No, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku sobie porozmawiamy o nadchodzącym WWC, które zbliża się do nas już wielkimi krokami w Dokanie. I opowiem sobie dzisiaj troszeczkę właśnie o całej celebracji, o tym, jakie karty będą, czy mi się te karty podobają, czy mi się nie podobają, jakie tutaj będą jeszcze inne atrakcje, no i oczywiście najważniejsza rzecz, czyli stream. I w sumie od tego zacznę, bo pewnie najwięcej osób właśnie czeka na info, czy w tym roku się odpalę z Summonów i tak, odpalę się w tym roku. Będzie to potrójny stream ze mną, z Adasiem oraz Patryczkiem. Prawdopodobnie będzie to 28 w środę wszystko, ponieważ 27 będzie wideo zapowiadające właśnie te karty, pokażąc co tam konkretnie będą robić, ich wszystkie kity i tak dalej, więc Adasiem żeśmy się zgadali, że 28 prawdopodobnie w środę będą już banery i wtedy wieczorem się odpalimy we trójkę i będziemy sobie samonować. Dobra, to ogólnie odpalmy sobie tutaj w ogóle trailer tego całego WWC, bo jeszcze go nie oglądałem, on wyszedł jak z tego co idę 13 godzin temu, czyli wczoraj. Więc zobaczę, co tutaj takiego ciekawego jest, tylko na razie sobie muzyczkę może wyłączę. Dobra, zobaczę, co takiego tutaj przygotowali, bandajce. Moment. Taka jeszcze jedna ciekawa rzecz. To jest aset z tego. Z familii Kamehameha, z GoBrosów. Czyżby w Part 2 miało być jakieś familii Kamehameha? No, okej. Okej, dobra, powiem tak, tylko sobie muzykę włączę. Animacje wyglądają super, jak zawsze zresztą. Animacje wyglądają super, no i mamy tutaj właśnie już pokazane, że to będzie LR Broly oraz LR Goku, Gohan, Trunks, który ma potem prawdopodobnie chyba stand-by'a do SSJ Goku i powiem wam tak. Oczywiście będziemy samonować, ale nie będziemy lecieć all-in z Adasiem. Nie wiem, jak Patryk, zobaczymy, bo Patryk to ma 1000 DS-ów. Z dwóch powodów nie będziemy tak all-in lecieć. Po pierwsze, ja za dużo DS-ów nie mam, Adaś to ma na pewno więcej od mnie, bo ja mam tam z 300, może 400 będę miał do końca właśnie, do baneru może będę miał 400 DS-ów. Ale powód kolejny jest taki, że ani mnie, ani Adasia nie kręci tematyka tegorocznego WWC, gdyż Broly z Zetki dla mnie i dla Adasia też zresztą nie jest jakąś mega hype'ową postacią. Oraz mój jeszcze taki osobisty kolejny powód, kolejny SSJ Goku. Naprawdę ja wiem, to jest najbardziej ikoniczna postać Dragon Ballu i no nie dziwne, że taka wielka celebracja zawiera Goku w SSJ-cie, ale come on, kolejny, serio, naprawdę. Więc ja raczej nie będę leciał tutaj mocno, znaczy no, mam 300 DS-ów, tutaj jakby nie mam wyboru, tak, ale z tego co wiem, to właśnie on jest Dokkan Festiwalem, a Broly jest Karniwalem i to mnie bardzo troszeczkę smuci, ponieważ wolałbym, żeby to Broly był Dokkan Festem, a Goku, żeby był Karniwalem. Bo ja się ogólnie boję tego, że baner Broly'ego będzie straszną kupą, będą pewnie jakieś, nie wiem, metal coolery, jakieś, nie wiem, trunksy fizyczne, a nie wiem, co tam takiego jeszcze może być, Omega może, kurczę, no to te karty są dla mnie mega słabe. I na pewno no, baner Dokkan Festowy tego Goku będzie lepszy i tak dalej. A samonować po jedną kartę na pewno będzie mocno, bo no, jestem przekonany, że Broly i Goku będą kurde koksić, taką mam nadzieję, ale no nie wiem, raczej mnie poznać nie hypuje oraz banery raczej przewiduję też nie będą jakieś mega, mimo że to jest WWC. Także ja pewnie strzelę sobie po jedną rotację tu, drugą rotację tam i na tym raczej zakończę. Adaś pojadę też nie będzie leciał mocno. Zobaczymy co Patryk zrobi. Patryk ma 1000 desów, to Patryk pamiętam może sobie poszaleć. Ale stream się nie skończy szybko, ponieważ będziemy jeszcze robić prawdopodobnie te tikety z Memorial Stone'ów, więc coś tam sobie na pewno przedłużymy tym streama.
No ale zobaczymy, może każdemu wyleci co. Każdemu może wylecić co będzie chciał właśnie w tych 300 desach powiedzmy i będzie fajnie i super, tak? I szybko pójdziemy na part 2. Ale no nie wiem, no mnie to na pewno WWC nie hypuje w tym roku jakoś bardzo i nawet jakby nie trafił ani Broly'ego, ani Goku, to nawet nie będę jakoś mega smutny. Nawet jakby to były game changing units i po prostu by robiły, nie wiem, 100 milionów damage'a i mieli 100 milionów, kurczę, defa z redukcją 100%, to i tak, no nie będę jakoś ultra smutny, bo w Dokkanie przede wszystkim chodzi o to, żeby grać kartami, które się lubi. A Broly, Zetki i Goku SSJ, no to już nie jest, tak powiem, mój klimat. Ale dobra, okej, przejdźmy sobie ogólnie dalej, co będzie tak ciekawego mieć. Ponieważ pojawią się nowe mechaniki z tego, co widzę. Będzie tutaj jakiś nowy rodzaj ki, który będzie się pojawiał właśnie na planszy i są one nazwane smocze kule oraz pułapki. I oczywiście ja się tutaj na programowaniu nie znam. Tutaj bardziej usiąłbym Patryka się, co ten kod ogólnie znaczy. No ale w każdym razie chyba coś typu jak w Legends jest, że w czasie walki zbierasz sobie smocze kule i w Legends to jest tak, że jak zbierzesz sobie 7 smoczych kul, to możesz zrobić Rising Rara, czyli taki potężny atak, coś jak Dokkan, Dokkan Maw w sumie. Ale ciekawe co tutaj będziemy mieć, no bo Dokkan Mowda już mamy, czyli taki odpowiednik Rising Rasha, ale zbierania smoczych kul nie mamy, więc ciekawe się stanie, jak będziemy mieć 7 smoczych kul w trakcie walki i nagle, nie wiem, może jakiegoś buffa dostaniemy, będziemy mogli sobie wybrać na przykład jakiegoś buffa, no bo wiadomo, życzenia i tak dalej, może nam się pojawi nagle do wyboru jedno z trzech życzeń, typu, nie wiem, odnów HP, albo daj na jedną rundę kolosalny atak, albo dev. To by było ciekawe, fajnie, coś takiego zobaczyć. No i pułapki. Pewnie pułapki będą odwrotnością smoczych kul, czyli tak jak smocze kule mają dawać jakieś buffy, no to pułapki pewnie będą nam dawać nerfy, tak? Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale no fajna zmiana, jestem ciekawy, co z tego będzie. Tutaj też jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba omówić, ponieważ wiele osób się za każdym razem co roku pyta, kiedy będą właśnie te Memorial Dragonstone i tak dalej, dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, albo już zapomniały, to przypominam, że na każdym WWC dają Memorial Dragonstone, czyli takie specjalne właśnie kamienie i ilość kamieni, którą dostanie, zależy od tego, ile DS-ów wydałeś przez cały rok poprzedniego WWC. I przelicznik jest taki, że to jest 50 wydanych Dragonstone'ów w jakikolwiek sposób, czy to na, nie wiem, na staminę, XD, na samony, czy nie wiem, na cokolwiek innego, to jest jeden ticket. 50 Dragonstone'ów wydanych, jeden Memorial Stone, przepraszam, nie ticket, bo potem Memorial Stone można właśnie na tikety wymienić, albo na postacie. No i te tikety będziecie mogli zużyć na banerze ticketowym, który już jest. Albo po prostu sobie od razu wziąć jakąś jedną postać, jeśli będziecie mieć tyle Memorial Dragonstone'ów. I będą to rozdawać 28, czyli właśnie w środę, w dzień streama prawdopodobnie. Więc spoko, zobaczymy ile tego będzie. U mnie ostatnio było ponad 100 coś, chyba 150 było z tego co mi się wydaje. Teraz może być liczba podobna, zobaczymy. Więc na pewno nam na coś mi wystarczy. Więc sobie zrobimy też i te samony właśnie Memorial Dragonstone'owe. Także pamiętajcie, że w środę to będzie i będzie coś naprawdę mega nowego, to mogę aż w sumie powiększyć sobie. Będzie coś mega nowego, czy nowego starego, bo format step up samonów już był dawno, a nigdy czegoś takiego nie było, że było to na WWC i to jeszcze darmowe, mamy tylko jedną rundę i będziemy mieć tutaj właśnie step up samony, które będą polegać na tym, że będziemy mieć po 10 tiketów, które można farmić z misji oraz dostawać z logowania, z tego co zrozumiałem. No i na każdy step będzie można sobie 10 tiketów wydać i mamy gwarantowaną postać super, gwarantowaną postać extreme. I to są pierwsze dwa sety, są widzę banerówki bardziej po prostu, a Dokkan, chociaż jak oni to zrobili? A nie, to są dalej banerówki, ten Gotenks mi się pomylił z Gotenksem Int, dobra, nieważne, okej, okay, czyli czyli tutaj nie ma Dokkan Festów, na to wychodzi, bo gdyby Dokkan Festy były, to by raczej dali tutaj na headliner jakieś Dokkan Festy. Okej, okay, czyli mamy super klas postacie, potem extreme klas postacie i znowu super klas postacie, znowu extreme klas postacie i ostatni, piąty step jest najbardziej ciekawy, bo tam jest gwarantowana LR-ka. Okej, okay, i mamy tylko jedną rundę, czyli do kanfezu tutaj raczej nie ma, ale są po prostu LR-ki. I szczerze, jedyną LR-ką z tej trójki, którą tutaj widać, tylko Bulma jest coś warta, bo Ribrian to jest fuj, a ten Goku z kinówki Tree of Might jest też pożar się Boże. Ale ogólnie też to nie jest tak, że tylko na stepie 5 można LR-kę złapać, bo jeśli to działa tak jak poprzednie step-upy, to na każdym stepie może wam LR-ka wylecieć, więc zatrzymy. Ale hej, darmowe nie będę narzekał, tak? Nie będę narzekał, bo spoko. Za darmo zawsze coś się złapie, przyjmie. W sumie bym tego Trunksa i Gotenksa chciał, bo Gotenksa nie mam, Trunksa nie mam. Jestem ciekawy właśnie do jakiego momentu te LR-ki będą się pojawiać, bo jak jest Bulma, to już jest dobrze, bo Bulma dalej jest dobrym, dobrą tutaj właśnie kartą, dobrym supportem.
Ale jestem ciekawy, co będzie dalej. Ja bym ogólnie chciał też tego Thalesa wreszcie zdobyć, który ostatnio zdobył Ezę, bo on jest świetny po Ezie, ale go nie mam niestety, więc zobaczymy. Ogólnie jeśli chodzi o Ezy, to ja najbardziej czekam na Ezę LR Broly'ego i to będzie chyba największy dla mnie hype moment w całym tym WWC, bo o ile same karty główne mnie niezbyt interesują, tak naprawdę czekam na Ezę LR Broly'ego tech, który na wyjściu był mocny i ma spory potencjał na to, żeby naprawdę być jeszcze mocniejszym po Ezie, więc czekam na to niecierpliwie pewnie w part 2, a może nawet i w part 1 coś już będzie, także zobaczymy. I w sumie, czy coś więcej można jeszcze powiedzieć o tym WWC? No tak, tak powiedziałbym, że nie bardzo, bo mało jeszcze mam informacji, tak jak mówię, dopiero mamy teaser, czyli po prostu nam pokazali, co będzie, ale nie powiedzieli nam, jak to wszystko będzie działać, więc na kity kart trzeba poczekać. Ogólnie, no, plusem tego Broly'ego jest to, że zaczyna w base formie. A, będzie jeszcze Paragus z tego, co wiem, bo troszeczkę leaków wyszło, że Paragus ma być właśnie nową kartą, która będzie na banerze Goku, kartą banerową. U Broly'ego nie będzie kart banerowej, bo to jest karniwal, a karniwale nie mają kart banerowych, więc zobaczymy. No i w part 2 prawdopodobnie będzie właśnie Family Kamehameha jako karniwal i może jakiś Broly Dokkan Festowy będzie, zobaczymy. Byłoby spoko. No, na pewno, tak jak mówię, plusem tego Broly'ego jest to, że cena w base formie, więc będzie mógł się linkować z innymi Brolasami, tego to jest spoko. No i w sumie cóż, no trzeba czekać do 27 do wtorku, aż pokażą właśnie, co te karty konkretnie robią i wtedy będzie można kombinować. Wiem też, że wyszła jakaś nowa kategoria w Dokkanie już, którą będzie prawdopodobnie albo Broly, albo... Nie, chyba Broly będzie ją właśnie miał, bo tam same praktycznie złole są. I zapada się ona całkiem spoko, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, przepraszam, 27. Także no, co więcej mogę powiedzieć. W skrócie, fajnie, WWC. Moja ulubiona celebracja przez cały rok, najlepsza od rocznicy, bardziej hype'owa, bo łączymy się. W końcu sync będzie, jakby nie patrzeć, od tej celebracji, więc wreszcie się połączymy z globalem. Jak za pomocą kolczyków potara, tylko mam nadzieję, że nie na godzinę, tylko już na zawsze. No ale niestety, no tematyka przynajmniej w parę mnie nie jara, aczkolwiek ogólnie mówili, że właśnie o Matsu mówił na streamie, że to będzie poświęcone trylogii Broly'ego z Zetki i to jest... Nie... Zły ruch, bo jeśli będzie Bio Broly, to... O Boże, to będzie najgorsze WWC, jakie było. Chyba, że wypuszczą jakiś zajebisty rap o Bio Broly, jak to było z Coolerem. I wtedy naprawdę polecę all in. Aż wezmę kartę kredytową mamy i ja po prostu polecę all in też z tej karty kredytowej. Zadłużę moją rodzinę na duże pieniądze, ale jeśli tylko poleci dobry rap, to ja wtedy to zrobię, obiecuję. Dobra, także tak jak mówię, 28 w środę będzie prawdopodobnie stream ze mną, Patryczkiem oraz Adasiem. Będziemy samonować, zacząć, co nam poleci i cóż, słyszymy się. Także tyle ode mnie, dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego, pa pa!